strategiczne polega na zaszczepnięciu jedności narodu poprzez takie działania informacyjne, które mają na celu moralną likwidację wszystkich bohaterów, osobistości bądź wydarzeń będących do tej pory źródłem dumy narodowej. To jest z artykułu, prawda, zamieszczonego we froncie, przedruk z książki dla rosyjskich oficerów. I właśnie gościmy takiego człowieka, w zasadzie żołnierza, który zajmuje się walką, prawda, o dobre imię Polski i Polaków, odkłamywania historii do tej pory zakłamanej, prawda. Publicysta, historyk, ekonomista, pan Leszek Żebrowski. Myślę, że dla większości z Państwa nie trzeba więcej tłumaczyć, także bardzo serdecznie prosimy Panie Leszku. Dziękuję bardzo, witam Państwa serdecznie. Jestem w Lubartowie pierwszy raz, ale mam nadzieję, jak się postaram, to nie ostatni. Temat jest bardzo obszerny i gdybyśmy mieli całość omówić, to pewnie ze dwa dni, ze dwie nocy by Państwo stąd nie wyszli, ale postaram się powiedzieć jak najwięcej najbardziej ciekawych i ważnych rzeczy z tego zakresu. Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego mówimy o historii komunizmu, o tym, jak było na ziemiach polskich? To wszystko powinna załatwiać szkoła, to powinno być w centralnych mediach, w prasie, w telewizji. Przez te minione 20 prawie 5 lat, które zminęły od 1989 roku, wszystko dla nas powinno być jasne. Tak niestety nie jest. Te zmiany, które były, nie zostały ani dokończone, ani w ogóle nie zostały poprowadzone w takim kierunku, żeby tego komunizmu, nie tylko komunizmu, ale i ludzi, komunistów, pozbyć się w sposób ostateczny. Zamiast rozliczeń, zamiast odpowiedzialności, zamiast postawienia przed sądami zbrodniarzy i złodziei, dostaliśmy grubą kreskę. Jeśli chodzi o zakres edukacji, jaki potem nastąpił, jest on po prostu zatrważający. To nie jest tak, że odcięliśmy się od tamtej epoki całkowicie. Cały czas w jakiś sposób w niej siedzimy. Wystarczy włączyć telewizor, ile jest resortowych dzieci, ile w polityce jest osób, które co innego mówią, co innego robią, bo tego się nauczyli we własnych rodzinach. To są nie tylko spadkobiercy tamtego systemu, ale to są spadkobiercy konkretnych osób. Często przy życiorysach sędziów, polityków okazuje się, że to są dzieci funkcjonariuszy systemu komunistycznego. I to nie jakichś tam drobnych działaczy partyjnych gdzieś, bo to byłoby nieistotne, ale przede wszystkim z tajnych służb, z tych służb represyjnych. Jeśli chodzi o edukację, chciałbym posłużyć się niewielkim przykładem, ale bardzo nośnym, który mówi nam o nas samych, kim jesteśmy po tych zmianach po 89 roku. Na co mamy wpływ, a na co nie. Co zrobiliśmy, a co jest jeszcze przed nami. Większość z nas szkoły ma oczywiście dawno za sobą. Nie zaglądamy do podręczników, nie wiemy, czego się uczą obecnie ci najmłodsi. A proszę bardzo, podręcznik z 1997 roku do historii, do nauki historii w najmłodszych klasach. To jest bodajże piąta klasa szkoły podstawowej, czyli początek nauczania historii. Tam, gdzie powinny być dzieje ojczyste, tam, gdzie są jeszcze te mity, legendy, to, czym zawsze żyliśmy od początku, skąd się wziął polski orzeł, co jest naszym godłem, co jest naszym symbolem, co rozumiemy przez nasze państwo. Takie elementarne pojęcia, czyli to, co jest najważniejsze, co się dziecku powinno zaszczepić na samym początku życia, powinno być w podręcznikach szkolnych. Tam powinien być główny nacisk. I mam przed sobą fragment takiego podręcznika. Tam jest rozdział o wielkiej rewolucji październikowej. I podczas tej wielkiej rewolucji październikowej robotnicy i żołnierze zaczęli tworzyć swoje władze, rady delegatów robotniczych i żołnierskich. I tak powstał kraj rad, bo były rady. Ziemię rozdano chłopom, a fabryki rozdano robotnikom. Ty masz tu dwie ziemie, a ty masz jedną fabrykę. Ładnie to tak wygląda. Dzieci rozumują obrazami. Widzą to w ten sposób, że rzeczywiście rozdawano ziemię albo fabryki. Tak naprawdę tą ziemię za
zabierano, a fabryki niszczono, włącznie z ludźmi. To wszystko była nieprawda. I dalej. Władzę zdobyła partia Lenina, ale musiała stoczyć jeszcze wiele walk z przeciwnikami, aby obronić ją i umocnić. Czyli była dobra władza z bardzo dobrym wodzem, który nazywał się Lenin, i oni się musieli bronić, bo wszyscy na nich czyhali, wszyscy im zagrażali. Czyli Polska w 20 roku napadła na Rosję sowiecką i jej zagrażała. Gdyby nie ten dobry Lenin, to ten kraj rad robotników i chłopów z pewnością by się nie obronił. I jeszcze jest w tym rozdziale zdanie, że Wielka Rewolucja Październikowa miała zbawienny wpływ na nasze losy, bo doprowadziła do naszej niepodległości, czyli mamy prawdziwych bohaterów. Proszę mi teraz powiedzieć, czym się różni podręcznik z 1997 roku, z którego nauczano i pewnie naucza się w latach następnych, od tego, co było w okresie stalinowskim. Pewnie inni autorzy, inna okładka, może jakiś inny dobór obrazków, ale cała reszta jest taka sama jak kiedyś. Czyli tyle trzeba było zmienić, żeby tak naprawdę nic się nie zmieniło. Widocznie tak. Czyli warto o tym mówić, musimy o tym mówić i wszędzie tam, gdzie widzimy, mamy w rodzinach najmłodszych, widzimy, co jest w podręcznikach albo czego nie ma z naszej najnowszej historii, z tych najważniejszych rzeczy, to musi dom dopełnić. To się musi odbywać dalej w domu. Tak samo było pod rozbieraniem. 123 lata Polacy nie mieli swojego państwa. Ale jednak wychowywano całe pokolenia ludzi w poszanowaniu do polskości, w kulcie do utraconej niepodległości, w dążeniu do niej i z dumy tego, że się jest Polakiem. Ci, którzy nie mogli się uczyć na ziemiach carskich czy ziemiach innych zaborców, emigrowali, przebywali na emigracji, tam się uczyli, osiągali wysokie godności, osiągali wysokie stanowiska, zajmowali miejsce w nauce światowej. Po 1918 roku, gdy II Rzeczpospolita się odbudowywała, to w bardzo znacznej części była to zasługa tej polskiej emigracji. Ci ludzie byli Polakami, znali świetny język polski, znali polską kulturę, polską przeszłość, nie mieli z tym najmniejszego problemu. A jak jest dzisiaj? Czy na pewno jest tak, jak wtedy? Czy zdołalibyśmy z dnia na dzień zapełnić te wielkie luki po polskiej inteligencji, której zabrakło, którą najpierw wymordowali Niemcy, a po wojnie dobijali komuniści. I te miejsca zajęli oni. I to nie byli intelektualiści, to nie byli uczeni, to nie byli ludzie wybitni. Przede wszystkim władzę w Polsce po 1944 roku objęli ludzie o mentalności zbrodniczej, czasami ludobójczej, mordercy, złodzieje. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Znając ich życiorysy, znając ich przeszłość, widzimy, jaka tragedia spotkała Polskę. Komunizm po 1944 roku w Polsce, bo o tym mówimy, był instytucją zbrodniczą. Nie można się doszukiwać elementów pozytywnych, typu, że wprowadzono powszechną oświatę. A gdzie w Europie nie wprowadzono powszechnej oświaty? Że komuniści doprowadzili do rozbudowy przemysłu. A gdzie w Europie nie rozbudowano przemysłu? Komunizm, czy socjalizm, jak to zamiennie nazywano, to jest taki szczególny ustrój, który z wielkim trudem i z sukcesami pokonuje trudności, które sam sobie stwarza. W jakim miejscu byłaby Polska w 1989 roku, gdyby nie ta prawie półwiekowa przerwa? Ile straciliśmy ludzi i ile straciliśmy możliwości rozwoju? W wielu dziedzinach musieliśmy zaczynać od zera. Wiele strat jest nie do odrobienia. Samo pojęcie komunizmu to jest epoka lat 40. XIX wieku. Wtedy pojawiają się takie prądy umysłowe, żeby zburzyć stary porządek i przez rewolucję, przez wyrżnięcie warstw panujących prowadzić powszechną równość i dobrobyt. Tak oczywiście można pisać, ale zrobić tego się nie da. Każda próba zrównania w społeczeństwie ludzi do jednego poziomu grozi katastrofą i jest katastrofą. Ostatni taki wielki przykład w historii mieliśmy w Kambodży. Tam, gdy czerwoni Khmerowie doszli do wniosku, doszli do władzy, postanowili, a to byli ludzie wszechstronnie wykształceni, absolwenci francuskiej Sorbony, po znakomitych studiach zachodnich.
To nie byli ludzie, którzy gdzieś tam wyszli z dżungli i sobie coś wymyślili. Na tych doktrynach, które panowały w Europie przez kilkadziesiąt lat, wychowywali się ci ludzie z Azji. Później próbowali to wcielić w życie u siebie. I w Kambodży doszło do czegoś takiego, że skoro społeczeństwo ma składać się z ludzi równych, to wszystkich odstających od tej równości trzeba eksterminować. Czyli ktoś umiał mówić w obcym języku, to był inny. Reszty nie można było podciągnąć do jego poziomu. On już był do zamordowania. Ktoś umiał robić to, czego nie umiał ktoś inny. Pisał piękne wiersze. On się wyróżniał. Wyróżniał się ponad społeczeństwem. Był nieprzeciętny, szczególnie inteligentny. Nosił okulary. Wszystko to, co go wyróżniało w społeczeństwie, klasyfikowało go do eksterminacji. I czerwoni Kmerowie potrafili wymordować 1/3 własnego społeczeństwa w tej imię właśnie takiej równości. Czy można mówić, że to jest ustrój postępowy? Wszędzie tam, gdzie padają ofiary, w dodatku w takiej wielkiej liczbie, nie ma postępu. To jest cofanie się do poprzednich epok, bardzo prymitywnych. I ludzie, którzy mają takie pomysły, to są zbrodniarze. Polska powinna być szczególnie wyczulona na komunizm. Teraz będziemy o tym mówić, skąd się komunizm w ogóle w Polsce wziął, początek II Rzeczpospolitej. Ale przecież były zaszłości, pewne rzeczy wiedziano wcześniej. W II Rzeczpospolitej komuniści byli zdelegalizowani. Nie mieli pola działania, nie mieli poparcia. Dlatego, że istniały polskie elity, istnieli rozumni ludzie, którzy czytali, którzy myśleli, którzy dzielili się tą wiedzą z innymi. I dla każdego normalnego człowieka, w miarę inteligentnego, było oczywiste, że komunizm to byłby wybór zła. Ale było coś jeszcze szczególnego w tej ideologii, które nas powinno odpychać, i odpychało, czyli główni ideolodzy, Marx i Engels. To, co oni pisali o Polsce w połowie XIX wieku, dla wszystkich tych, którzy się z tą doktryną zetknęli, powinno być znakiem co najmniej ostrzegawczym. Mam przed sobą jeden tylko list Fryderyka Engelsa do Karola Marksa z 23 maja 1851 roku, czyli prawie 100 lat wcześniej, zanim powstała Polska Ludowa. Co myśleli ci, którzy ten ustrój opracowali od strony teoretycznej, jak on ma wyglądać, jak mają wyglądać jego instytucje, jego podwaliny filozoficzno-ekonomiczne. Co o nas myśleli, właściwie co o nas pisali. Engels pisze do Marksa, zwierza mu się. Im więcej rozmyślam nad historią, tym jaśniej widzę, że Polacy są narodem skazanym na zagładę, którym można tylko dopóty posługiwać się jako narzędziem, dopóki sama Rosja nie zostanie wciągnięta w wir rewolucji agrarnej. Od tej chwili Polska nie będzie już miała absolutnie żadnej racji bytu. Polacy nie zapisali się nigdy w historii niczym, prócz walecznych i głupich bijatyk. Nie można nawet przytoczyć ani jednego wypadku, w którym Polska, choćby tylko w stosunku do Rosji, reprezentowałaby z powodzeniem postęp lub dokonała czegoś o historycznym znaczeniu. Rosja natomiast jest rzeczywiście postępowa. Tak pisze człowiek, który w Polsce dla komunistów był wzorem. Co więcej, oni porównują nas i Rosję pod względem cywilizacyjny. Panowanie rosyjskie, mimo całej swej podłości, mimo całego swego słowiańskiego bałaganu, odgrywa cywilizacyjną rolę dla obszarów nad Morzem Czarnym i Kaspijskim oraz centralnej Azji. Dla Baszkirów, Tatarów Rosja wchłonęła też o wiele więcej elementów kultury, a zwłaszcza elementów przemysłu, niż Polska, w której naturze tkwi rycerskie próżniactwo. Co to za kultura była na wschodzie, która miała być rzekomo lepsza od tego, co było w Polsce. Gdzie się podział Złoty Wiek w historii Polski? Gdzie się podziała 250-letnia demokracja szlachecka, która była wzorem dla całego świata wtedy? Tam, gdzie na zachodzie Europy poniżej 1% ludności miała jakiekolwiek prawa i przywileje, w Polsce dotyczyło to ponad 10%. Pod względem oświaty,
pod względem kultury w wielu obszarach Polska stała wyżej i pod względem wielu instytucji stała wyżej niż pozostałe kraje zachodnie. W wielu dziedzinach wyprzedzaliśmy epokę o setki lat. Pierwsze konwencje o ochronie jeńców wojennych podczas prowadzenia działań bitewnych, żeby nie niszczyć gospodarstw, nie palić wsi, nie niszczyć zbiorów, narzucał swoim wrogom król Stefan Batory. Wtedy to była norma, podbity kraj, niewola i sprzedanie lub wyrżnięcie jeńców. Polacy tego nie akceptowali. I polskie zasady tolerancji, gdzie polski król potrafi powiedzieć: ja nie jestem królem waszych sumień, macie wolność wyznania. Ja akceptuję jedną religię, jedną wiarę, ale siłą wam tego narzucać nie będę. I tam, gdzie płonęły stosy w Europie, w tym samym czasie do Polski uciekali wszyscy ci, którzy byli prześladowani. Polska była rajem dla Żydów z całej Europy, czyli z całego ówczesnego świata i rajem dla wszystkich tych z innych społeczeństw, gdzie ci ludzie z powodów religijnych lub jakichkolwiek innych nie byli akceptowani. I teraz człowiek, który był głównym ideologiem marksizmu, stawia Polskę niżej od carskiej despotii. Polska nigdy nie umiała spolonizować obcych elementów. Niemcy w miastach są i pozostaną Niemcami. Nawet Żydzi dostają tam słowiańskich kości policzkowych, czyli w Rosji, obok. A Polska nie potrafi nic. I jest wniosek. Wniosek tego ideologa komunizmu. Odebrać Polakom na Zachodzie wszystko, co się da, czyli cały zabór pruski. Obsadzić ich twierdzę Niemcami pod pozorem ochrony, pozwolić im gospodarować, posyłać ich w ogień, ograbiając do dna z żywności ich kraj, zdobywać ich widokami na Rygę i Odessę, a gdyby udało się wprawić w ruch Rosjan, sprzymierzyć się z nimi i zmusić Polaków do ustępstw. To jest wzór do naśladowania. To jest ideolog, który pokazuje kierunek. I mimo to znaleźli się w Polsce ludzie, którzy ten komunizm zaakceptowali. W 1918 roku, niestety, odbyło się to 11 listopada, w dniu, który jest symboliczną datą odzyskania przez Polskę niepodległości, w Moskwie odbywa się nadzwyczajne zebranie bolszewików. Omawiają tak zwaną kwestię polską i przygotowują grunt pod swoje panowanie. Dają sygnał: zakładamy partię komunistyczną w Polsce. Początkowo nazywało się to Komunistyczna Partia Robotnicza Polski, KPRP. Po kilku latach zmieniono, skrócono jej nazwę na Komunistyczną Partię Polski. Ta partia działa na ziemiach polskich, ale działa od samego początku w najgłębszych założeniach przeciwko Polsce. Nie uznaje niepodległości i suwerenności Polski. Nie uznaje polskich granic. Na ziemiach zachodnich, na Pomorzu, w Wielkopolsce, ma działać Komunistyczna Partia Niemiec. Na Śląsku Komunistyczna Partia Górnego Śląska. Na ziemiach wschodnich Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi i Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy. Polska to tylko rylistański kraj. To tylko jedna mała prowincja. Ta partia ma określone oblicze ideologiczne i ma swoje władze nadrzędne. Tymi władzami nadrzędnymi są sowieccy bolszewicy w Moskwie. Partia jest całkowicie na usługach bolszewików i przez bolszewików finansowana. Pierwszy duży zastrzyk finansowy dostali już podczas wojny 20 roku. Około 10 milionów dolarów ówczesnych amerykańskich w złocie. To były potworne pieniądze. Wyobraźmy sobie dzisiaj kwotę pomnożoną kilkadziesiąt przynajmniej razy dla jakiejś organizacji, która by nielegalnie zaczęła działać na ziemiach polskich. To byłaby potęga. Bolszewicy to złoto mieli ze zrabowanych kościołów, z cerkwi, zrabowanych dworów, zmordowanych ludzi. Wszystko to, co miało wartość, zabierali i przeznaczali na działalność rewolucyjną. Także komuniści dostawali zasilanie finansowe zewnętrzne. Te pieniądze były przeznaczone na działalność, nie na to, żeby jedli i pili tylko i wyłącznie.
znaczna część ludzi, którzy działali w strukturach partii komunistycznych na ziemiach polskich, według tych poszczególnych nazw, które wymieniałem, działali w ten sposób, że nie musieli i nie mogli pracować. Im nie wolno było podejmować pracy zarobkowej. Ich rolą była działalność na rzecz partii, dzień i noc. Z tych pieniędzy utrzymywano lokale kontaktowe. Były to tak zwane przejazdówki. Towarzysze, którzy się przemieszczali gdziekolwiek, którąkolwiek stronę, mieli absolutny zakaz spania gdzieś w hotelach, wynajętych mieszkaniach. Od tego służyły te partyjne lokale zakonspirowane, żeby nie było śladu. Bo to się trzeba zameldować, przedstawić jakieś dokumenty, policja wpadnie na ślad, może być dekonspiracja. To wszystko, ta cała baza była zapewniona. Po drugie, baza propagandowa. Te nielegalne wydawnictwa gdzieś musiały być wydawane. Były potrzebne drukarnie, sieć kolportażu, zakup farby, zakup papieru. Na to te pieniądze szły. Utrzymywanie tych funkcjonariuszy, czyli płacenie im wynagrodzenia. Były to gratyfikacje wyższe niż dostawał nauczyciel. Chodziło o to, żeby gdzieś oprócz tego nie szukali możliwości zarobku, żeby byli wierni partii. I ci działacze mogli cały czas przeznaczyć na działalność partyjną. Z tej kadry, która wykształcała się w partii komunistycznej, wyselekcjonowano tych najlepszych, według ich własnych kryteriów, najważniejszych, wysyłano ich na szkolenia w Związku Sowieckim. Od połowy lat 20. komuniści działający na ziemiach polskich wyjeżdżają masowo, nielegalnie, przez tak zwaną zieloną granicę. Zresztą granica wtedy nie była dokładnie pilnowana. Wyjeżdżają masowo na szkolenia w Związku Sowieckim. Te szkolenia są na kilku poziomach. Są to szkolenia przede wszystkim ideologiczne, czyli uczenie ich tego, czym jest komunizm, czym jest ta ojczyzna narodów, czyli Związek Sowiecki, kim jest Lenin, kim jest Stalin, uczenie ich prowadzenia działalności propagandowej, występowania na wiecach, zbijania argumentów przeciwników, sposobu pisania w tych gazetkach, jak dotrzeć do ludzi, jak ich otumanić. Tego wszystkiego ich trzeba było nauczyć. Oprócz tego były dziedziny bardzo utajnione. Była to tak zwana wojskówka, czyli wydziały wojskowe w partii komunistycznej. One nastawione były na szpiegostwo i dywersję. Ci towarzysze, którzy byli powoływani do tych wydziałów, byli szczególnie sprawdzeni i szczególnie do tego predestynowani. Ich wysyłano na szkolenia już wojskowe i szpiegowskie. I tam się uczyli technik robienia bomby, robienia zamachów, organizacji zamachów, prowadzenia agentury do instytucji państwowych, do jednostek wojskowych, bo i z tym mieliśmy do czynienia, ale przede wszystkim zamachów na dużą skalę. Komuniści takich zamachów przeprowadzili bardzo dużo. Jednorazowo ginęło w nich nawet po kilkadziesiąt osób. To dzisiaj jest historia zapomniana, ale przecież do przypomnienia, bo to była istota ich działania. W okresie międzywojennym do 1938 roku przez partię komunistyczną w tych wszystkich jej odłamach przewinęło się około 17, może 20 tysięcy ludzi, nie więcej. To nie było dużo. Ale na przykład patrząc na dzisiejsze partie polityczne, 20 tysięcy to jest potęga. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest struktura, która jest utrzymywana, ma środki finansowe, ma mocodawcę zewnętrznego. Ludzie ci są wysyłani na szkolenia. Tam otrzymują wielomiesięczne, czasami kilkuletnie szkoły partyjne. To nie jest szkolnictwo w takim sensie, o jakim mówimy. To były szkoły partyjne. Uczono ideologii i tych technik zabijania i szpiegostwa. To jest potęga, jeśli chodzi o możliwości działania. I ewenementem także w II Rzeczpospolitej jest to, że oni występując w wyborach, oczywiście pod innymi nazwami, bo demokracja zakłada, że można rejestrować różne komitety i komuniści tak robili, zdobywali nawet do miliona głosów. Czyli część z tych ludzi była sympatykami tego ruchu, ale część z nich potrafiła być na tyle otumaniona ich ideologią, ich propagandą, że wierzyła w to, że komuniści autentycznie zrobią Polskę lepszą, że będzie inaczej. Była bieda, było powszechne niezadowolenie i komuniści przedstawiali ofertę. A my wam damy raj na ziemi. Będziecie mieli co chcecie. Czyli takie dzisiejsze rób ta, co chce ta. Jest to fascynujące, to pociąga.
chociaż każdy by się aż trochę zastanowił, wie, że tak naprawdę to nie jest możliwe. Ale to w jakiś sposób było atrakcyjne. Ta przedwojenna kadra komunistów wysyłana do Bolszewii na dalsze nauki, dalej szkolona, była później początkiem Polski Ludowej. Oni zaczynali nam wprowadzać ten ustrój. Byli to ludzie, którzy byli w służbie NKWD. Przyjmowali sowieckie obywatelstwo. Całkowicie wykluczali się w ten sposób z polskości. Kilka takich drobnych przykładów. Bolesław Bierut, który jako NKWD-ista szkolony w Moskwie występował jako Iwaniuk, był kimś innym. On był Bierutem tu, dla towarzyszy w kraju. Władysław Gomułka posługiwał się pseudonimem Kowalski, polskim nazwiskiem, ale zupełnie innym. Mieczysław Moczar miał pseudonim już taki bardziej przyziemny, Woron, czyli Wronem. I każdy z nich to był odstępca. Człowiek, który dobrowolnie przyjmował obywatelstwo sowieckie według kodeksu karnego polskiego, przedwojennego, był zdrajcą, był przestępcą, automatycznie tracił polskie obywatelstwo. Kto im w 1944-1945 roku przywrócił polskie obywatelstwo? Nikt. Później już nie było żadnych przepisów normalnych, nie było żadnych instytucji, które by tego pilnowały. Było jeszcze coś, co warto przytoczyć i tu powiedzieć, czyli jak te szkolenia wyglądały i jednocześnie jak ci ludzie tam funkcjonowali po przyjeździe. Są wspomnienia bardzo wielu z nich napisane, później na ogół niepublikowane, ale nie zdążyli tego zniszczyć. I to było coś takiego, że grupa komunistów z Polski, która wyjechała na szkolenie do Moskwy i jedna z uczestniczek, Estera Schneiderman, wspomina, że wstępowaliśmy do gmachu Kominternu z nabożną czcią. Dla niej to była jak religia. Gmach Kominternu to był jak kościół. Traktowano to jak religię. I ona później mówi, towarzyszy, którzy z nami przybyli, towarzysze radzieccy rozmawiali i proponowali, żebyśmy wszyscy przyjęli ładne słowiańskie imiona i nazwiska. Że jeśli chcemy działać później, jak nas znowu przerzucą do Polski, to musimy się roztopić w polskim społeczeństwie. I opisuje, że towarzysz Rapaport to się nazywał Krawiecki, towarzysz tam jakiś Cukierman to się nazywał tam Kowalski, jakiś inny. Wszyscy otrzymaliśmy piękne polskie imiona i nazwiska. To jest po wojnie to, co ówcześni Polacy dostrzegali gołym okiem. To było zjawisko tak zwanej Żydokomuny. Nie jest to obelga, nie jest to rzecz, którą mamy się tego wstydzić, nie używać, bo jest to pewna kategoria, którą stosujemy na co dzień do pisania zjawiska. Ponadto pamiętajmy o tym, że robią to także ludzie, którzy nam zarzucają z takiego powodu, jeśli my przywołujemy poprzednie nazwiska czy pochodzenie tych ludzi, zarzucają nam antysemityzm. Ale w 1988 roku Adam Michnik w takim dwutygodniku Powszechliwość i Praca, wydawany przez ojców Michelitów, także dziwne miejsce, gdzie miał możliwość dania swojego głosu, napisał sam o sobie. Środowiskiem, z którego się wywodzę, jest Żydokomuna w sensie ścisłym. Tak o sobie napisał i tak się zwracał do swoich kolegów z ówczesnej opozycji demokratycznej, że musicie się tego pozbyć, tego syndromu. To trzeba powiedzieć, ujawnić i odczepić to od siebie. To się do końca nie udało. Ale nie wolno bać się opisywać zjawiska takim, jakie ono było. W tym ruchu komunistycznym większość działaczy to są towarzysze pochodzenia żydowskiego. Jeśli chodzi o wyższe struktury, te gremia komitetów okręgowych, Komitetu Centralnego Nielegalnej Partii Komunistycznej, wojskówki, sekretariatu, tak zwanej techniki partyjnej, a technika partyjna to jest bardzo newralgiczne miejsce. Technika partyjna to jest łączność sowietarna, to jest sieć kolportażu, to jest sieć przerzutu pieniędzy ze Związku Sowieckiego na działalność tu. To jest technika, nie tak w sensie tym dosłownym. I tam już mamy do 100% towarzyszy żydowskich, nie polskich. W związku z tym mówienie o partii komunistycznej polskiej
jest nieporozumienie. Tak jak komuniści nie lubili o sobie mówić, że są polskimi komunistami, tylko są komunistami w Polsce, tak my też powinniśmy o nich mówić. To są komuniści w Polsce, ale nie są to komuniści Polacy. Oni od polskości odeszli. I tu taki przykład, jakie to było poświęcenie ze strony tych ludzi. Jak potrafili działać. Towarzyszka Różańska, żona późniejszego osławionego pułkownika Różańskiego, w rzeczywistości Goldberga, opisała w swoich wspomnieniach, jak przemycała ze Związku Sowieckiego 1000 dolarówki przez granicę. Ale zawsze, nielegalnie, ale zawsze była możliwość wpadki. Gdyby ją na granicy zatrzymano, władze polskie by ją aresztowały, to te pieniądze by zostały skonfiskowane i pieniądze by przepadły. Ale pieniądze partyjne przepaść nie mogą. W związku z tym napisała szczerze. Przemycała to w odbytnicy, gdzie nikt wtedy nie zaglądał. Śmierdzące pieniądze na działalność śmierdzącą, na działalność zbrodniczą. Niczego się nie wstydzili. Robili wszystko. W jednym z czołowych działaczy tych partii komunistycznych, który jest symbolem dla komunistów w Polsce, był Felix Dzierżyński, Polak z pochodzenia. Sztachecka rodzina, bardzo dobra rodzina, ale kat, ludobójca, który całkowicie z polskości się wyłączy. On się jako Polak nie identyfikował. On się uważał za bolszewika, za obywatela świata. Często nam się zarzuca w różnego rodzaju dyskusjach, a wy macie Dzierżyńskiego. Tylko że nasz Dzierżyński do końca już Polakiem nie był i do polskości nie wrócił. Natomiast ci, o których mówimy, później, po latach, ci, którzy byli tymi ideologami tego ustroju, którzy byli działaczami, to często w tych formacjach zbrodniczych, represyjnych, w informacji wojskowej, w bezpiece, na starość, później, jak umierali, wracali do wyznania mojżeszowego, chowali się na cmentarzach żydowskich. Na tym polega sens